Drodzy Państwo, zaczynamy w tym roku 30 kwietnia, czyli w sobotę. Jest to taki dzień rozruchowy dla nas. W jakimś tam stopniu wydłużeniem pozwala nam to wydłużyć czas festiwalu i rozłożyć tą liczbę gości na większą liczbę dni. Kończymy 3 maja we wtorek. W ramach festiwalu, tak jak wspomniałem, będą drugie Mistrzostwa Polski Florystów, więc dla nas ta edycja będzie wyjątkowa. Same Mistrzostwa Polski Florystów tak formalnie odbywać się będą już od początku przyszłego tygodnia i od pierwszego dnia festiwalu nasi goście będą mieli możliwość podziwiania prac, które w trakcie tych mistrzostw powstaną i oczywiście zobaczenia tych prac, które zwyciężyły. Najpierw opowiem o tym, co otrzymujemy. Otrzymujemy całą logistykę związaną z festiwalem, czyli parking buforowy przy Centrum Handlowym Osiąka Storama w Wałbrzychu. Autobus odjeżdżający co pół godziny do zamku i wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy, żeby pojechać tam, zostawić samochód i dotrzeć do nas autobusem. Myślę, że to jest szybsze i wygodniejsze. Mamy zgodę, w tej chwili otrzymaliśmy od Nadleśnictwa, więc podtrzymujemy również busy, które będą od Lwów, od strony Świebodzic, zwozić naszych gości, tych, którzy z tego kierunku będą się udawać, więc można albo tam podejść, albo zostawić auto w Świebodzicach i wjechać do nas od strony Świebodzic. Bilety są do kupienia oczywiście przez internet i do tego też zachęcamy naszych gości. One są przede wszystkim tańsze niż te bilety, które będą do nabycia w kasie. No i nie trzeba będzie stać w kolejkach. Pewnego rodzaju nowością jest to, że te bilety nie trzeba drukować, można przyjść z biletem na komórce i to też jest możliwe, żeby się do nas dostać. Sam festiwal będzie zmieniona formuła z jednego powodu. Od momentu, kiedy mamy wystawę Muzeum Narodowego w salonach barokowych, nie ma możliwości prezentacji tak dużych ekspozycji kwiatowych. W związku z tym uruchamiamy trzecie piętro i po raz pierwszy będzie można zobaczyć to trzecie piętro i tam główne ekspozycje kwiatowe będą prezentowane, czyli wydłuży się czas spędzany w zamku, dokładamy kolejne sale. Jeśli chodzi o liczbę kwiatów, czy ilość kwiatów, będzie ona rekordowa. Będą specjalne standery na dziedzińcu, 5-metrowe, których nigdy nie było i to też te wieże kwiatowe będzie można już podziwiać od momentu wejścia na teren obiektu. Ja na wstępie chciałbym przede wszystkim podziękować tutaj prezesowi panu Krzysztofowi Urbańskiemu za to, że już trzeci raz nas tutaj gości. Jest to wspaniałe miejsce, do tego stopnia wspaniałe, że w ubiegłym roku mieliśmy tutaj wizytację z Floritu, Międzynarodowej Organizacji Florystycznej. I zaproponowano nam, może to trochę za duże słowo zaproponowano, ale powstała koncepcja organizacji w 2020 roku Mistrzostw Europy właśnie tutaj w Książu w Wałbrzychu. My oczywiście podjęliśmy tą rękawicę, staramy się o to. Ta impreza również ma być, że tak powiem, takim sprawdzianem nas, Polaków, w sensie organizacyjnym,